Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w moim klubie we Wrześni. Można powiedzieć, że w drugim moim mieszkaniu, bo tutaj spędzam najwięcej czasu, chyba więcej niż we własnym domu. Dzisiaj chcieliśmy wam pokazać program treningowy dla ludzi, którzy zamierzają ćwiczyć, którzy ciągle się wahają, czy zacząć ćwiczyć. Chcieliśmy udowodnić, że żeby naprawdę być aktywnym i zacząć ćwiczyć na siłowni, w ogóle wam nie jest potrzebny ten sprzęt naokoło, który tu widzicie. Udowodnię wam dzisiaj, że gryf sztangielki, jeśli macie ławeczkę lub jej nie macie, możecie zrobić trening w domu lub jest piękna pogoda na własnym ogrodzie. Zresztą są wakacje, na pewno naokoło, gdziekolwiek jesteście na świecie, są kluby i dzięki temu programowi, któremu ułożyłem dla was, będziecie mogli sobie ze spokojem wypróbować, czy wam się to w ogóle spodoba. A ja myślę, że tak. Dla was mam 6 ćwiczeń. 7 ćwiczenie to są mięśnie brzucha. Dobrze by było, żebyście uszykowali karteczkę, długopis i sobie zapisali poszczególne ćwiczenia. My będziemy te ćwiczenia wam pokazywać po kolei. Ja będę je omawiać przede wszystkim technicznie, jak się trenuje. Musicie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że trening na siłowni, wszystko wygląda bardzo prosto i łatwo. Pokazuje się ludzi, którzy trenują, którzy mają bardzo duże efekty, a nie pokazuje się ludzi, którzy mają kondycję, którzy łapią kontuzję, którzy muszą przechodzić rehabilitację przez to. Dlaczego? Dlatego, że źle trenowali. Nikt im nie pokazał ćwiczeń, rzucili się zbyt duże ciężary, no i o krok do nieszczęścia. Pierwsze ćwiczenie, które wam pokażę, to są przysiady. Drugie ćwiczenie, będziemy ćwiczyć mięśnie barków, barki. Trzecie ćwiczenie będą plecy, przyciąganie drążka do klatki. Czwarte ćwiczenie będzie biceps. Piąte ćwiczenie będzie klatka, wyciskanie. Szóste ćwiczenie będzie rozpiętki, rozciąganie klatki. Siódme ćwiczenie będzie triceps. Jako ósme ćwiczenie na sam koniec zostawiam mięśnie brzucha. Warto poczekać. Powiem dużo ciekawych rzeczy, jak się nie powinno trenować, jakie popełniacie błędy i jakich błędów nie powinniście popełnić. Zapraszam was do treningu. Jeśli macie sprzęt taki, jaki ja tu mam, gryf, sztangielki, ćwiczcie razem z nami w tym momencie, bo na pewno dużo korzyści dla was będzie. Przedstawię wam Anię. Ania, która jest tutaj naszą klubowiczką. Spójrzcie, jak Ania wygląda. Ania ma 34 lata, zgodziła się, żebym powiedział. A jedną rzecz, którą muszę powiedzieć, Ania urodziła 3 dzieci. Więc chyba sam wygląd i samo to, że się urodziło dziecko, to nie znaczy, że nie można fantastycznie wyglądać, nie można dbać o swoje zdrowie, o swoją kondycję. Pierwsze ćwiczenie, przysiad z wolną sztangą. Proszę, sztangę zakładamy na górną część pleców. Nogi rozstawiamy 30-40 cm z palcami lekko na zewnątrz. O czym trzeba bardzo pamiętać? Przysiad będziemy robić równoległe, uda będą do podłogi. W momencie negatywnego ruchu, to znaczy ruchu w dół, robimy wdech. Wstając robimy wydech. Nie będziemy prostować nóg w tej chwili, tak jak Ania ma zablokowane kolana, taki bocianie stanie, tylko nogi pozostaną przy wstawaniu lekko ugięte. Jedna rzecz zasadnicza, która bardzo ważna jest przy robieniu przysiadu, nie przechodzimy na część palców. Musimy tak stabilnie stanąć, że kiedy będziemy unosić nasz ciężar, będziemy starać się wbijać pięty w podłogę. Więcej będziemy przechodzić na część pięt niż na część palców. Po prostu stopa musi przylegać do podłoża. Proszę, zaczynamy 15 powtórzeń. Głębiej, raz, wdech, wydech. 3, wdech, wydech. 4, 5, 6, wolniej w dół. 7, wdech, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Dziękuję. Odłóż sztangę, chwileczkę sobie odpocznij. Co tutaj bym chciał dodać?
Uda jest to największa grupa mięśniowa u człowieka. Trening czterogłowych, jeśli go trenuje, dlaczego w ogóle są uda w tym momencie jako pierwsze ćwiczenie? Dlatego, że dzisiaj na siłowniach można spotkać prędzej kobiety, które trenują przysiady, niż mężczyzn. Dzięki przysiadom wzmacnia nam się brzuch, dzięki przysiadom powiększają nam się przerwy międzyżebrowe i mamy ładniejszą klatkę i nam się buduje. Jednej rzeczy, której raczej nie zalecam trenującym u mnie na początku, robienie tak zwanych przysiadów do samej ziemi. O tym się głośno mówi, że one poprawiają pośladki. Dzisiaj pośladki chce mieć ładne mężczyzna, a kobieta już tym bardziej. Dlaczego? Dlatego, że przysiady do samej ziemi na początku są bardzo kontuzjogenne. Także najpierw bym polecił komuś nauczenie się prawidłowo robić technicznie przysiady z udami równoległymi do podłogi, a nie przysiady do samej ziemi. Przysiady do samej ziemi pozostawiłbym sobie na któryś tam etap z kolei, kiedy będziemy więcej zaawansowani w naszym treningu z naszą przygodą na siłowni. Ile serii robić przysiadów? Dochodzimy do 4-5 serii. Oczywiście w tym programie ja zakładam, że będziecie robić po dwa ćwiczenia, po dwie serie w każdym ćwiczeniu na początku. Dopiero po 2-3 tygodniach, kiedy sami uznacie, że wasza forma rośnie, a na pewno będzie rosła, dołożycie sobie jedno ćwiczenie do całej serii. Nie będziecie robić po dwie serie, tylko będziecie robić po trzy serie. Po następnym okresie, kiedy uznacie, że rzeczywiście, a będzie rosła następna siła, chęci do wzmacniania, jeszcze do zwiększania ciężaru, dołożycie czwartą serię. Lecz musicie pamiętać o jednej rzeczy, że duże grupy mięśniowe ćwiczymy 4-5 serii, małe grupy mięśniowe ćwiczymy 2-3 serie. No i teraz, jeśli dojdziemy do treningu takiego, że już możecie sobie narzucić 4 serie na duże grupy mięśniowe, takie jak nogi, plecy, klatkę piersiową, robicie, zakładamy na biceps, triceps i barki po 3 ćwiczenia, na pewno będziecie mieli chęci, żeby pobiec i założyć jakieś obciążenie. Ja was jeszcze z tym wstrzymam. Pokażę wam, no nazwijmy to sztuczkę, dzięki czemu ciężaru nie będziecie musieli kupować na razie większego, żeby spieszyć się, żeby sobie robić w domu magazyn. A trening i mięśnie będą takiego doznania doznawały, jakby miały podwójny ciężar. Aniu, weź gryf jeszcze raz. Załóż. Jeśli już dojdziecie, oczywiście mówimy tutaj w perspektywie miesiąca, dwóch miesięcy, doszliście do pewnej formy, nie kupujcie ciężaru, nie zwiększajcie, nie spieszcie się z tym. Zrobimy sztuczkę, będziemy oszukiwać nasze mięśnie. Ten gryf dla Ani będzie za chwilę ważył dwukrotnie, trzykrotnie ciężej. Będziesz robić przysiad w 6 sekund. Będziesz liczyć powoli, no w 5 sekund załóżmy, tak? Będziesz liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo wolno, negatywny ruch, a wstajesz normalnie. I znowu bardzo negatywny, równy ruch. Ale zrób tak, płynnie zrób 5 przysiadów normalnie, tak jak robiliśmy. A ostatnie 10 zrobisz tak, jak mówię teraz, tak? Płynnie 5. Raz, głębiej. 2. 3. 4. 5. I teraz bardzo wolno. Tak jest. 6. Hamujemy. 7. 8. Wolno. 9. 10, 11. Oczywiście tutaj możecie podnieść ilość powtórzeń do 20. Tu nie musi być 15. 12. 13, tak? 14. 15. Jeszcze raz zrób. Trudno jest teraz? Czujesz uda? Właśnie, dziękuję. I o to właśnie chodzi. Wykonane 3 serie w ten sposób nasze mięśnie czują, jakby miały po prostu większy ciężar. Oszukujemy je. To są takie, takich metod jest bardzo dużo, zanim chwycimy się za następne ciężary. Trzeba o jednej rzeczy jeszcze muszę powiedzieć, że nasze mięśnie się będą szybko przyzwyczajały do ciężaru, ale nasze stawy ani ścięgna 2-3 krotnie później. Więc o tym musimy pamiętać.